woda użytkowa, jest to woda, którą wykorzystujemy do tak zwanych celów bytowych, czyli do mycia, do gotowania. Ta woda powinna mieć temperatury w zależności od tego, jak odczuwamy temperaturę. Od 40 do nawet 60 stopni Celsjusza. Większość źródeł ciepła oferowanych na rynku umożliwiają zarówno podgrzew centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody. I tu wchodzimy dla przykładu w aspekt kotłów gazowych. Kotły gazowe bardzo często są nazywane kotłami dwufunkcyjnymi i jednofunkcyjnymi. Co oznacza, że kocioł dwufunkcyjny podgrzewa ciepłą wodę bezpośrednio w urządzeniu. Tak jak dawne podgrzewacze wody użytkowej. Jeżeli chodzi o kocioł dwufunkcyjny, jest to kocioł, który ma wewnątrz zabudowany wymiennik, gdzie z jednej strony zimna woda wpływa do wymiennika i jest podgrzewana bezpośrednio w urządzeniu i z urządzenia wyprowadzana już na kran, czyli na naszą wylewkę. W przypadku kotłów jednofunkcyjnych one również mają funkcję grzania ciepłej wody, ale ta ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w zasobniku. Czyli ten kocioł grzeje nam zasobnik i te dwa układy są ze sobą niezależne, nie mają styczności te dwie wody i z zasobnika dopiero woda jest dostarczana do naszych odbiorników czy do naszego kranu. Oznacza to, że musimy w przypadku kotłów jednofunkcyjnych zgromadzić określoną ilość ciepłej wody. Ale różnica pomiędzy kotłem dwufunkcyjnym a kotłem jednofunkcyjnym, jeżeli chodzi o przygotowanie ciepłej wody, jest taka, że przy jednofunkcyjnych mamy bardzo dużą ilość ciepłej wody dostępnej od razu. Kocioł dwufunkcyjny realizuje nam ciepłą wodę bezpośrednio w urządzeniu. Czyli podgrzewa nam tą ciepłą wodę bezpośrednio w środku w obudowie. W przypadku kotłów jednofunkcyjnych, żeby przygotować ciepłą wodę, musimy wyposażyć ten układ w dodatkowy element, czyli w dodatkowe urządzenie, w tym przypadku zbiornik wody użytkowej. Dodatkowo połączeniem tych dwóch rozwiązań są kotły tak zwane kompaktowe, czy urządzenia kompaktowe. Są to urządzenia, które są zbudowane z kotła jednofunkcyjnego i zasobnika wody użytkowej. Natomiast to wszystko jest zamknięte pod jedną obudową. Oznacza to, że my w urządzeniu jednofunkcyjnym realizujemy dwie funkcje. Pod jedną obudową zamykamy i zasobnik, i kocioł jednofunkcyjny. I teraz kwestią samej automatyki jest to, która funkcja będzie realizowana. Plusem takiego rozwiązania jest minimalizacja miejsca potrzebnego do zabudowy tego urządzenia. W związku z tym takie urządzenia kompaktowe o mocy pozwalającej na ogrzanie typowego domu jednorodzinnego, powiedzmy do 200 m kwadratowych, możemy zabudować w łazience, czyli nie potrzebujemy do tego celu kotłowni. Kotły dwufunkcyjne najlepiej stosować w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z jedną łazienką. Jedną łazienką, gdzie najczęściej jest prysznic. Jeżeli będziemy mieli takie mieszkanie, gdzie będzie właśnie między innymi duży pobór wody, czy to do wanny, czy pod prysznicem, tutaj najlepiej sprawdzają się kotły kompaktowe. Ponieważ mamy kocioł zawieszony na ścianie, razem z zasobnikiem zajmuje on bardzo mało miejsca, a mamy bardzo dużą wydajność tej wody użytkowej. Dla domów jednorodzinnych, gdzie mamy przykładowo dwie łazienki, z powodzeniem sprawdzają się zarówno niektóre kotły kompaktowe, jak i kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem. W przypadku kotłów jednofunkcyjnych z zasobnikiem, tu już mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o wydajność wody użytkowej, ponieważ możemy zastosować zasobnik od 100 do nawet 1000 litrów pojemności. W przypadku wody użytkowej nie możemy tutaj mówić o efektywnym ogrzewaniu czy zmniejszeniu temperatury, no bo tu zależy nam na tym, żeby ta woda ciepła była dostępna i żeby ta woda była określonej ilości, czyli określonej wydajności i określonej temperaturze. Jedyne, co możemy zrobić, żeby efektywniej wykorzystywać ciepłą wodę, czy też efektywnie ogrzewać tą ciepłą wodę, to zacząć oszczędzać tą wodę. Przyjmuje się, że na osobę w domu jednorodzinnym zużywamy około 50 do 55 litrów na dobę ciepłej wody użytkowej o temperaturze 55 stopni. Natomiast przyzwyczajenia użytkowników inne mogą odbiegać od tych wartości i dana osoba na przykład zużywa tej wody powiedzmy 40 litrów, a kolejna znowu 80-100 litrów. Dlatego przy doborze instalacji ciepłej wody musimy poznać zarówno przyzwyczajenia, jak i to, jak wygląda instalacja wody użytkowej. To znaczy, jakie są odbiorniki tej wody użytkowej, czyli właśnie nasze baterie w kranie, pod prysznicem, czy też do wanny. Ponieważ dany zasobnik
czy dany zbiornik wody użytkowej, który stosujemy, ma określoną wydajność i określony maksymalny wypływ tej wody. Jeżeli my to przekroczymy, powiedzmy dla jednego zasobnika będzie to wypływ na poziomie 15 litrów na minutę, a nam woda do wanny leje się z prędkością 30 litrów na minutę, doprowadzimy do sytuacji, gdzie ta woda poleci nam zimna. Ewentualnym rozwiązaniem jest podniesienie temperatury wody w zasobniku o kolejne powiedzmy 5 stopni. Jedyne, co jeszcze możemy zrobić, jeżeli chodzi o podgrzew wody użytkowej, zastosować tani sposób ogrzewania. To oznacza, że możemy zastosować przykładowo kolektory słoneczne, ale kolektory słoneczne do ogrzewania wody, lub też pompę ciepła, której efektywność jest zdecydowanie wyższa niż efektywność na przykład grzałki elektrycznej.